Dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 zapraszam na Dredge Creek. Dredge Creek to jest farma, którą tutaj buduję na Alasce. Przyjechałem tu z funduszami, jakie mi zostały po wsi Molenka, wcześniej z Brzozówki, gdzie zaczynałem od zera. Jakoś to leci. Słuchajcie, co my teraz mamy do roboty? Mamy kwiecień. Trawkę jeszcze nie chcemy siać. Dopiero cośmy tutaj owiec posiali. I mamy na pace, no wygląda, że to jest chyba nasiona są. Dobra, teraz pytanie za dwa punkty. Co ja tu mogę z tym zrobić? Zobaczmy, czy jak ja podłączę się do siewnika, czy te nasiona uda mi się... Gdzie jest siewnik? Jak pragnę wolnej soboty? A, tam. Dobra, poczekajcie, wyłączymy te cudne ikonki na tę chwilę. I zobaczmy, czy uda mi się... przesypać to wszystko do siewnika, co mam na pace. Słuchajcie, już za niedługo będzie premiera Farminga 25, więc póki co trzeba cisnąć farming. Oho. Czy on się nie chce napełniać? Odnoszę takie wrażenie. Nie ubywa mi tych nasion wcale. Wcale, a wcale. Czy ja mogę je tutaj wsypać? Pum, 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 pum. Niestety nie. Niestety nie mogę tych nasion załadować z tej paki, co mnie trochę martwi. Ok, to zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej, ale tak, że wypakujemy te nasionka. No, gdzieś tu. Tak, zobaczmy. Aha. Bo my tu mamy, zdaje się, gdzieś łyżkę, tak? No mamy. Spróbujmy to wziąć do łyżki. Tylko najpierw moglibyśmy zrobić taki myk, że jednak... A dobra, weźmy tą łyżkę. I odstawiamy nasze witełki. Powiem tak, no łopata by się przydała. Okej, wszystko mamy. Jest pytanie, czy możemy tutaj to wsypać? Przyznam otwarcie, że chyba wypadałoby te klapki pootwierać. Cofnijmy. Okej. Okay. Co tu się otworzyło?
czy zobaczmy, czy nam się uda to przesypać. Nie mam dostępu do tego terenu. Nic nie sypie, dobra. Otworzymy drugą. O i pięknie. No i mamy to. O moi kochani. Jest dobrze. Okej. W ten oto sposób udało nam się to pięknie wsypać. Łyżkę trzeba odstawić. Oj, 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 oj. Dobra, pięta. I teraz za dwa punkty, co robimy dalej, co? Aha, tutaj jeszcze ciągle chodzi maszynka. Ją wyłączymy. Dobra. Co dalej robimy? Jest kwiecień i nie mamy za dużo pieniążków. Sałatka jest do sprzedania. Czy ta sałatka jeszcze będzie do sprzedania w jakichś fajnych pieniążkach? Zobaczmy. Sałata. Tutaj sprzedajemy. No 200 mniej. Wydaje mi się, że można by ją sprzedać. Weźmy ciągnik i ją sprzedajmy. Do palet. Idziemy po palety. No bez kamery z przodu zbyt łatwo taką sałatą manewrować, muszę jednak przepiąć ten widok. Trzeba tak to zrobić. Okej. Jak pewnie żeście zgadli, mam taki pomysł, żeby wszystkie cztery naraz przewieźć. Nie wiem tylko, czy to nie postawi mi tego mojego ciągnika dęba, ale mam nadzieję, że nie. Nie tak.
No dobra. Pozostaje mi ostatnia sztuka. Ale się kurzy. No chyba dobrze. Prawie dobrze. No i teraz wszystkie cztery, czy weźmiemy? W końcu sałata nie musi być, nie może być taka ciężko. Pasów nie mamy niestety w tym widlaku. Oh my god. Najgorzej to się zatrzymać. Może tak jakoś się uda. Oj. Się zadziało. Szaleńcza jazda. I tu jesteśmy. Mi się ładnie wszystko sprzedaje. Coś tu jeszcze zostało. No dobra. Co dnie? Dobra, nie mamy nic lepszego do roboty, więc kimniemy się do maja. W maju będziemy znowu pilnie pracowali. Będziemy chyba kosić trawę. Niedługo zleci trzeci sezon, zdaje się. Zróbmy pobudkę o 7, bo to powinno być już wcześniej. Powinien być już jasno nawet, albo blisko. Jakiś, nie wiem, brzask, jakieś ładne może będą kolory w tych górach. Wasze zdrówko. Herbatka. Tak, moglibyśmy też się przebrać, myślę. Właśnie, zmienimy tą koszulkę na coś innego. Skoro jesteśmy w Stanach, to kapelusz byłby niezły. Ale może, ponieważ jesteśmy w górach,
To machniemy sobie takiego case'a. No i git, może być nie tak. Gdzie ten case'ik? Tak jest. No. To teraz patrzmy. Trawka chyba już tutaj jest gotowa do zbioru. To pojedziemy ją naszą kosiarką. Ciekawe, że ten śnieg, który tu wysypałem, ciągle leży. To jest po prostu mistrzostwo świata, słuchajcie. No dobra. Dobra, więc teraz będzie lepsze, dobra. Może jedźmy z takim widokiem. Dawno tej maszyny żeśmy nie oglądali. Więc zobaczmy, jak ona tutaj pracuje. Ja będę jechał w ten sposób, będę robił takie pokosy. A, ja zapomniałem tu posiać, zobaczcie, ale ze mnie gapa. To pole miałem dokończyć, zupełnie zapomniałem. No trudno. To nie będzie tu owsa. Nie wiem, co tutaj jest, ale ta kosiarka się na tym garbie zatrzymuje. To pole nie jest duże, więc ten pokos nie będzie bardzo długo trwał. A trawka mi tutaj bardzo się przyda. Co tutaj jest? O, i znowu się zatrzymała kosiarka. A z przyczyn mi bliżej nieznanych tutaj w ogóle nic nie rośnie. To jest ciekawe. Wydaje mi się, że ja tu wszystko obsiałem. Tak, tutaj musimy ściąć, żebyśmy mogli zawracać, to musimy ściąć ze dwa pokosy. Przynajmniej. Może trzeba w tą stronę pojeździć, bo tutaj dosyć dobrze, dosyć to długie się wydaje, w sensie, że jest dłuższy bok chyba z tej strony, nie wiem. Tak
taki mamy widoczek ze środeczka. No i w ten sposób będziemy mieli pokos przy pokosie. W tą stronę chyba jeszcze nie kosiłem tego pola, więc powiedziałbym, że jest to pewnego rodzaju urozmaicenie. No, może to tak śmiesznie zabrzmiało, ale niby tak. Trochę w tą stronę jeszcze nie było tego koszenia. Ach, tak się zastanawiam. Słuchajcie. Ciekaw jestem, jaki będzie ten nowy farming. Co prawda jest dużo trailerów różnych takich, ale jak będzie się tam grało, jak ten gameplay będzie przebiegał? Czy on się będzie, że tak powiem, dużo różnił od 22? Licząc grafiki, która tam doszła, jakieś mgły, nie mgły. Ja się już nie mogę doczekać w sumie. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wy też już nie możecie się doczekać na nowego farminga. Uważam, że ten stary jest fajny, dużo modów, dużo społeczność na nim pracowała. W zasadzie mody są lepsze niż oryginały, można by powiedzieć, w wielu, wielu miejscach. Mapki są świetne. Przede wszystkim ten nasi moderzy są świetni, trzeba przyznać. No dobra, będzie, coś się skosi. Ale nie tylko nasi. No i tu końcóweczka, został taki trójkącik. Nie za duży. O, zwrotny to jestem zwinny, nieprawdaż? Prawdaż nie? No, powiedziałbym, że i owszem. No dobra, to by było na tyle. Mamy to skoszone. Wody trzeba nabrać. Pamiętajcie, trzeba wody tutaj nabrać do tej beczułki. Więc zaraz tu weźmiemy traktor, bo chyba nam się kończy. Kończy nam się woda, tak mi się wydaje. No, już dużo nie zostało. Żniwa będą niebawem, więc. Zaparkujemy gdzieś tak obok. Dobra. Teraz woda do beczułki.
No już cofamy, to wycofamy do końca. Śnieg w maju jeszcze się widzę utrzymał. Cały farming. Tu już nie ma co wylać. Dobra, to robimy zawrotkę. Jedziemy do rzeczki. Wjedźmy obok tego pienika. Okej. Woda się napełnia, a ja łyknę właśnie zdrówko. Tak. Sześć tysięcy litrów, tam było 7, to będzie już 13 tysięcy. Wydaje mi się, że zrobię dwa kursy tą beczką, może trzy. Zaraz zobaczymy. Ile to mieści? Nie dowiem się w sumie. Było tam 7 czy 8, 6 jest 13. Myślę, że jeszcze jeden kurs będzie git. Dobra. Tośmy wjechali trochę w ten strumyczek. O Boże, jakaś. Widzieliście błysk? O co chodzi? Dobra, 6000 literków wyciągnięte ze strumyka. No, myślę, że to będzie ostatni najazd. Dobra. Się zastanawiałem, czy ja tą beczkę chcę tutaj zostawić, czy też bliżej nie podjechać z nią, no ale zobaczmy. No obok jest przejazd, nie musi być tak blisko. Chociaż mogłaby. Tak jest elegancko, jak stoi chyba. Tak, zobaczmy. No, wody prawie full, mamy opór. Dobra, to idziemy tym razem zrobić z trawy użytek. Okej, podłączone. No dobra, zbieramy tą trawkę. Więc pierwsze primo trzeba opuścić i włączyć, a najpierw muszę rozłożyć narzędzie. To chyba już mogę włączyć, dobrze. No, fajny pokos, to jest, zbiera się przyjemnie, wszystko ładnie. Francja, elegancja. No, trawka rodzi całkiem dobrze.
Aż mnie korci, żeby któreś pole całe trawą obsiać. Ciekawe, co by z tego wyszło. No nie wiem, czy ja tutaj dobrze posprzątam wszystko, no ale spróbujmy. Nie jedziemy bez zatrzymywania. No i teraz, czy ja tu wykręcę? Strasznie słaby mam promień skrętu w tej ciężarówce. Załóżmy, że to jest opuszczone. I tu mamy to. Tu pojedziemy po wszystkich końcówkach. Zaraz zrobimy zawrotkę. Zobaczymy, gdzie nam się uda nawrócić. Nawróciliśmy tu. No to jedziemy tu. Nie wiem, czy to wyszło co drugi, nie, nawet chyba co trzeci. Tutaj nawracam. No tak czy inaczej jakoś to się zbiera. Jeszcze raz skręcimy w lewo. Chyba nic nie ma. Dobra. Tak najazd robię na ten ostatni rządek, żeby go też tutaj pozbierać. On całkiem grubawy jest. Tak na oko. Nic nie rośnie, to mogę tu odbić. A i właściwie to, no dobra. Mogłem pojechać tym prostopadłym, równoległym do ścieżki, ale się zafiksowałem na te tutaj grządki. Tak sobie je tutaj zbieramy. Nie wiem, ile tych belek już mam. Teraz właśnie pojedziemy tutaj tą, o tą grządką. Grządką czy ścieżką, jak zwał, tak zwał. Się cudownie skręciło, to jedziemy tą skrajną. Jedna bela na pewno leży. Nie wiem, czy z tego będę miał trzy bele. Już nie pamiętam, ile wychodziło tych bel, ale wydaje mi się, że w okolicach trzech. Z tej łąki przy pierwszym pokosie. Sarenki biegają. Dziwne te sarenki. Dobra, jedźmy tu. Jest stówka.
Wybieramy na następną. No całkiem spoko. Dobra, zobaczmy z takiego widoku, czy coś tutaj jeszcze nam zostało do podjęcia. Tu są jakieś takie niedobitki, ale nie będziemy się nimi w ogóle przejmować. Wyłączymy ten silniczek. Dajemy do rozładunku prasę. Ten rozładunek to jest damy rady tu wyładować. Dobra. No to cóż nam innego zostało, jak tylko złożyć tą prasę i ją odstawić. Tym razem myślę, że mogę swobodnie tak ją tutaj odstawić. O, myk. O, myślę, że ok. Dobra. To wychodzi, że mamy dwie belki i kawałek. To nie tak dużo tych belek. Myślałem, że będzie ich więcej w sumie. Weźmy widły do tych belek, które tutaj odstawiłem. Że mogę tutaj postawić tą końcówkę, a weźmiemy widły do, gdzie te widły, tu się rozpędziłem, a widełki tutaj całkiem blisko. Dobra, w górę, w sumie nie wiem jak one teraz są, do góry są skierowane, to nie. Chcemy coś nabić, to chyba tak będzie idealnie. To pojedźmy po pierwszą belkę. Ona sobie tutaj gdzieś leży. O, właśnie, pstryk. Pytanie, czy ja ją podniosę, tak żeby dwie belki nabić. O, już mi się tył podnosi. Nie, nie, nie. Oj, nie, nie, nie. Bez obciążnika jestem, to będziemy po jednej oddawać. No i tutaj też jest jedynka. No nie ma dużo tych bel do zbierania, też tej trawy nie ma bardzo dużo. To jest zaleta tego niedużego gospodarstwa trawnego. No zobaczmy jeszcze coś, może na wyprzedażach jest jakiś taki sprzęt, który chciałbym mieć, a nie dużo kosztuje. On ma 7 metrów. No fajny, fajny. Aha, do 9 metrów może mieć. Plus 4000, mamy 9 metrów. Taki oto wałek. O. Cudowny. 170 kucy.
No ale ciągle jesteśmy bez pieniążków, więc nic nie będziemy kupować. Wody żeśmy rzucili, tu żeśmy niestety nie obsiali, więc znowu nam nie zostaje nic innego jak się tepnąć do kolejnego miesiąca, bo z drzewami chwilowo nic nie będziemy czynić. No to jedziemy z koksem. Aż do 7. Wasze zdrówko. No i tak powoli czas leci w tej głuszy. Wody dużo na szczęście nie schodzi. Owiec posiany. 2 miesiące będą zbiory. Czerwiec, a sprzedaż naszych produktów ma być. No, ma być. Tutaj kosztuje już 2400. Słuchajcie. Mogłoby się wydawać, żebyśmy mogli to sprzedać. 2400, maksymalna 2560. Tak. Soja. No, te ceny w czerwcu są najlepsze. Dobra, jedziemy to sprzedać. No więc w związku z powyższym idziemy do pociągu na stację kolejową. Czy my tam pojedziemy? O, zobaczcie, jaki sprzęt jest do kupienia na wyprzedaży. Ja nie mogę. To jest wypisz, wymaluj mój sprzęt. Ale heca. No nie. To mnie gra strolowała. Jak to jest możliwe, słuchajcie? Ja nie wierzę. Dobra. Czy ja mam daleko na stację? Może tam się po prostu przelecę, co? Popatrzycie chwilkę, jak biegnę. Nie mam tak daleko. Przelecę się, a na stacji już tam w tych silosach czeka przecież na mnie moja soja. Jedziemy zamówić ten pociąg. Hop. Wow, jestem prawie na dachu świata. No i czekamy. Jedzie, nie jedzie. Zobaczmy na mapę, gdzie on jest, dokąd zmierza. Nie ma pociągu. Czy ja go zamówił? Zwróć wynajęty pociąg. No to jedzie. Fajne, fajne to tutaj jest. Elewatory zbożowe. Fajna jest ta mapa, podobają mi się te góry też takie. Tu jest też kawał pola do wykorczowania. Tutaj można to kupić? Można tą 42 kupić. Ona też jest fajna. Zobaczcie tutaj. Ta 42. Dużo jest co prawda do wykarczowania, ale to będzie piękne pole pod górkę. No, ile to pole kosztuje? O Jezu, 94 tysiące, dobrze, ale to jest 13, 15 akrów, a tu mam 9 i tu mam 11, 20. No to o połowę bym się powiększył jeszcze. No i gdzie ten pociąg jest, jak pragnę wolnej soboty? 3,3 km. No nie widać kościa. Mapa jest duża, ja dopiero mam tutaj te dwa pola. Więc tutaj środek jest, zobaczcie, jak podzielony na pełno działek. Taka po prostu głusza. Trzeba by ten środek obejrzeć, jak on tam wygląda. Może tam wypadałoby się przenieść. Szkoda tego mojego karczowania, bo dwa pola
No, trochę czasu zeszło, zanim je wykarczowałem. Czekam i końca nie widać, a pociąg jak nie ma, tak nie ma. Słuchajcie, czekajcie sekundkę. Myślę, że oczekiwanie na pociąg nam trochę skróci jakaś muzyczka. Oczywiście jest to muzyczka, która jest za free. Mogę ją stosować na YouTubie. W opisie będzie napisane, skąd ja ją wytrzasnął. Jeszcze jakby ten pociąg chciał przyjechać, no niby 1,5 kilometra, a normalnie wzrok mój nie sięga do tego pociągu. Nie wiem, gdzie on jedzie, z czego nie ma. 7 rano, pociąg nie przyjechał. A ja czekam. Takie wagoniki. Okej. To może mi się gdzieś tu uda wsiąść. Dobra. To teraz pierwszy wagon by się chciał otworzyć. No i podjeżdżamy. Pszenica. No nie wierzę, no jest soja, sypiemy. No ciekawe, czy to będzie cały wagon? O, może być, kurczę. Nie, 60%. Dobra, zamykamy pokrywkę. Następny wagon nie, następny może być dobry. Otwieramy pokrywkę i tutaj rzucimy pszenicę. Bo po co nam tutaj, że tak powiem, bez sensu w tym czekać na nie wiadomo na co. Dużo jej nie ma. Rozpocznij wyładunek. Tak? Pszenicy już nie ma? No jest, w pociągu, dobra. Mogę ją od razu wyładować, to ciekawe. No dobra, to jedziemy pociągiem. Pociąg się tak prezentuje, w środku nieciekawie, ale z zewnątrz, słuchajcie, bardzo sympatycznie. Bardzo sympatycznie i jak pod górkę zapyla. No, jestem pod wrażeniem. Mam ochotę aż pojechać w drugą stronę tym pociągiem. A w sumie co mi szkodzi?
Pojedziemy do tyłu, słuchajcie. Pojedziemy do tyłu, zobaczymy jak wygląda z oczami maszynisty ta kraina. Na tej wyspie żeśmy chyba zaczynali. Sprzedajemy, tu sprzedajemy, ładujemy. Trochę dziwne tutaj te budynki, no trochę można by je poprawić. Takie widać, że są rysowane, ale generalnie mapka jest no 3 plus, 4 minus, jest grywalna. O, a to co tutaj takie czerwone? Jakiś taki, do tego tartaku można było wysypać. Ciekawe. Aż żałuję, że nie. To coś dziwnego też jest, nie wiem co to jest. Aż żałuję, że nie mam włączonych tych stref interaktywnych. Ciekaw jestem, czy tam można się było zatrzymać, coś zrobić tym pociągiem. To znowu wjazd pod górkę, tu jest miasteczko. To są ruiny. Tutaj w tych ruinach nie byłem. Czekajcie sekundkę, zwiedzimy te ruiny. Taki lajtowy dzisiaj odcineczek, jak się nie pogniewacie. Żeby pociąg mnie uciekł, to ja mu wyłączę silnik. Co to za ruiny na Alasce? Przecież to nie może być. Na Alasce nie ma takich ruin. Słuchajcie, co to ma być? Czy to można gdzieś wejść? Co? Drzewo oliwne? What the fuck, na Alasce? Tak to wygląda. Plus drzewo oliwne. O, tego się nie spodziewałem, ale tu wydaje mi się, że jest wejście po schodkach. Jak znam życie, to pewnie będzie gdzieś znajdźka. Proszę, jakie fajne miejsce do spotkań młodzieży. Jedźmy na górę. No, idziemy. Jest znajdźka. Ale znajdziek nie będziemy brali, zobaczcie. Znajdźką jest tutaj kawałek kruszcu. Jest katapulta, no to jakiś taki ala średniowieczny zameczek. Możemy sobie po tych murach pospacerować. Czy możemy wejść wyżej? No możemy, ale wyżej to tak nie bardzo już się da. Tu możemy wyskoczyć. O, a tu? Aha. No, nie wiem tylko co ta balia tu robi. Ławeczka fajnie do posiedzenia. Okej. Okay. Aj, prawie spadłem. Chciałoby się powiedzieć, że jestem panem świata na zamku. Ale nie. Dobra, wracamy do naszego pociągu. No ciekawe okolice można z pociągu poznać. Wracamy do pociągu, wracamy. I oczywiście jedziemy do tyłu. Zobaczmy, co tam jeszcze jest. Tu jest droga na koniec mapy. No i to jest finito. Koniec miasteczka, koniec mapy.
Koniec też naszej drogi. Wagony już znikły, to teraz ja. Tak, oczywiście, że chcę. Nagle stałem się bogatym człowiekiem, słuchajcie. Bardzo dobrze. Ja pozwólcie, że jeszcze tutaj przelecę kawałeczek, żeby popatrzeć na te tereny. To pole tutaj też fajnie wygląda. Można by na nim tutaj zrobić niedużym kosztem fajne pole, bo jest mało potrzebne, żeby to wykarczować. Można to jakieś fajne budynki postawić. No. W którym to miejscu jesteśmy? Tutaj. 60, 55. Tu jeszcze raz przypomnienie przy tej żeśmy na tablicy nie byli. Homer, Alaska. Homer, Alaska, tak to my. Hollywood Fishing Capital of the World. Cudownie. Stanley. To. A visuals. Jakieś okularki. Sklep. Tak zwany żelazny. Kiedyś były sklepy żelazne. Kto wie, co to jest, to super. Kto nie wie, niech sobie gdzieś doczyta. Dobra, słuchajcie, nie, tutaj nie będę się szwendał po tym miasteczku, gdzie ludzie wszyscy wymarli. Śmignę sobie tak zwanym teleportem. Ok. No i mamy ciekawą kwotę pieniążków, którą będziemy wydawali na potrzebne nam rzeczy. A jakie to się jeszcze okaże? Już mamy godzinkę nagrywania. I teraz zobaczcie, moglibyśmy coś sobie z tego kupić, nie? Teoretycznie. Na przykład taką przyczepę transportową. Ona jest fajna. Można coś na nią położyć, na przykład palety. Tak, i odwieźć do sklepu. Ale mam być szczery, ja bym polował bardziej na jakieś traktorki, które mają ze 200, no, lepiej około 300 koni. To chyba nic z tych, o, tu gdzieś w tych okolicach, a to już jest za dużo dla mnie. Nie mam takiej kasy. Ten case. 260 kucy. I wtedy kosztuje już 142. No takim case'em, szczerze mówiąc, jeszcze nie jeździłem w serii, a ma chyba wszystko, co trzeba. Nie licząc tutaj tego wałka z do napędu jakiejś maszyny. Case 7250. Takie podobną maszynę to ja już posiadam. Ja chyba poczekam na jakąś wyprzedaż z tymi maszynami, bo one ciągle są za drogie, żebym je kupował z pierwszego tego. Zobaczmy, w dużych najtańsze. No właśnie, a z modów coś. Oh my god, jakie to kasa. O, taki na przykład ten, zobaczcie, fajny Ford. Albo jego kopia case. No, takim Fordem pojeździć, powiem wam, że wypas. 375 kucy. Maszyna.
No dobra, ale to tak jak mówię, będziemy czekali na jakąś albo Big Badem. Będziemy czekali na jakieś wyprzedaże. Na tą chwilę w czerwcu my nie mamy nic do roboty. Czekamy na lipiec. Był maj, czerwiec, lipiec. Trawa będzie chyba też w lipcu. Ale my możemy za to właśnie. Niby nie mamy nic do roboty, ale przecież. Słuchajcie, co byście powiedzieli, gdybyśmy za tą kasę coś kupili? I tu mam na myśli oczywiście jakieś budowle, gdzie ją tylko postawić. Tą budowlę jakbym opchnął, że tak powiem, bo mi jest niepotrzebna. Bym chciał zwierzęta i chciałbym, tak jak mówiłem ostatnio, owce. Tu mam ciekawe mody na owce. Piętnaście tysiaków. I muszę tu wszystko dostarczać, ale strasznie dużo tych owiec mogę mieć, tak? Nie, to krowy. Tu są owce. O, 9 tysiaków. Albo 40 tysiaków, ale czy ja chcę taki budynek? W którym miejscu on ma te wszystkie rzeczy? Aha, tu i tu. Tu zasypuję, tu odbieram. Przykładowo można by go tak zrobić. Albo taki. Z owieczkami. Tylko o co chodzi z tym zachodzi na inny budynek? Coś mi tutaj nie pasi. Trawa. A czegoś po prostu nie zebrałem i dlatego tutaj jest taki patent. Pa, 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 pa. Może spróbujmy to w takim razie jakoś wyrównać. I byśmy go gdzieś tu postawili. Dobra, chcielibyśmy tutaj łąka. Łąka czy krótka trawa? Niech będzie łąka. Dobra. Teraz postawimy sobie te nasze owce, bo chciałem owce. Zachodzi na inny obiekt. Wcale mnie to się nie podoba. To takie wielkie jest, aż na 500 owiec. A jest jakaś wersja mniejsza, co? To jest na 15 owiec. Na 15 owiec to trochę słabo. Oj, nie tak, nie tak, nie tak. Zupełnie nie tak. No to płacić 3000 i mieć 500 owiec to dużo lepiej wygląda. No i można by to jakoś tak ustawić.
to byśmy je karmili, tylko zachodzi na inny obiekt. No i mnie to zaczyna denerwować, bo tutaj te pewnie kubki tej trawy leżą niepozbierane. Ajajajajajajajaj. Słuchajcie, weźmy w takim razie skrabiarkę i spróbujmy to jakoś uporządkować, ten teren. Nie, z drugiej strony. Nigdy nie wiem, z której strony mam podjechać. Pod tą skrabiarkę. Dobra, rozłóżmy ją, zobaczmy, jak ona się rozkłada. Na tą stronę grabimy, dobra. Opuszczamy i włączamy. Dobra, cokolwiek to było, mam nadzieję, że się skrabiło. Przyznam, że nie wiem, czy coś tu jeszcze jest. Wydaje mi się, że tutaj nic więcej nie ma. Zobaczymy, czy ja mogę już tu coś postawić. W końcu to jest prosta zagroda. No właśnie. Będą to owce dzisiaj łowieczki, czy nie będą te łowieczki? No, popatrzmy. Zachodzi na inny obiekt. No przecież ja nie mogę. Muszę to wszystko pozbierać. O, tu nie zachodzi. Czyli tutaj są takie, tutaj są. Czyli muszę wziąć jednak.
Trzeba wziąć jednak sprzęt i pozbierać. No to jest głupie farmingu, że ja nie mogę tutaj postawić. Tam troszkę leży tej trawy i nie mogę, słuchajcie, postawić tego. Nie mogę postawić zagrody, to bez sensu jest przecież. Tak, to ten kawałek był. Już nawet nie wiem, gdzie to było. No nie widzę, żebym cokolwiek. No może tutaj trochę pozbierałem, no tak to generalnie nic nie było. Dobra, zatrzymajmy ten wehikuł na chwilę. Zobaczmy, co teraz będzie z tą budową tych moich łowieczek. Te peredy. No, trochę lepiej, od razu lepiej. Teraz pytanie, jak my chcemy to umieścić? Chcemy to umieścić gdzieś tu. O, gdzieś tu chyba. Tak, będzie pojedełko dla owieczek. Tu sobie może byśmy zrobili. Nie wiem, czy to dobrze wykoncypowałem, prawdę powiedziawszy. Tak jak na to patrzę, no ale spróbujmy z tym, co mamy. Załóżmy, że będzie trawnik. Okej, tu jest co jest. Tylko byśmy to wyrównali jakoś. Tak, żeby to było na płasko. Ok. Zobaczmy, jak to wygląda. Możemy zamówić owieczki. Dodajemy pokarm. Dodajemy wodę. Pastwisko numer 1. Dobra, to moglibyśmy tutaj zrobić jakieś oznakowanie, żebym wiedział, gdzie tutaj co jest. To jeszcze raz weźmiemy sobie kształtowanie terenu, malowanie i tradycyjnie weźmy sobie gdzieś jakieś, co to jest? Bo to asfalt nie. O właśnie, takie jakieś dziwne rzeczy. To gdzieś tu. Też gdzieś tu, tak? Mhm.
i tu jest woda. Okej. Dobra. Pstryk. No i mamy nasze tutaj pastwisko. No i cudownie, tu będą owieczki na wolnym wybiegu. No my musimy wody dorzucić, więc gdzie jest nasz ciągnik? Musimy tu w ogóle posprzątać wszystko. Weźmy najpierw prasę. Złóżmy. Odstawmy. Ciekawe, czy będę mógł to kosić. Wydaje mi się, że tak. Okej. Aha, silnik. Jak zwykle. Puste przepały. Zabieramy też, odstawiamy skrabiarkę nie za wielką. Miałem tyle kasy, już jestem biedniejszy. Dobra, skrabiarkę odstawimy może tak tutaj tyłem. Dobra, to jeszcze pójdziemy tylko nakarmić te owieczki, więc po pierwsze zamówimy te owieczki. A, trzeba wody najpierw im nalać, bo jak przyjadą, nie będą miały co pić. Więc jeszcze tylko pozwólcie, że ogarniemy owieczki. Czy ten śnieg to tu będzie leział chyba aż do zimy? Jakaś nieporozumienie jest. Okej, jedziemy napełnić paniaczek. Tutaj można by trochę tych drzew wyciąć, bo one trochę przeszkadzają w napełnianiu tego baniaczka. Silniczek pracuje tutaj przy wypychaniu. No i teraz gdzie my tu mamy tą wodę? I to już koniec? Serio, serio? Nie mam zwierząt. No nie mam. No dobra, nie mam zwierząt, ale zaraz będę miał. Ja bym chciał takie różne owieczki. Weźmiemy też małe owieczki. Przede wszystkim tych małych weźmiemy z 10. Kup. Ok. Tych z czarnymi główkami też weźmiemy z 10. Ok. I tych takich dziwnych walizka górska. A tych weźmiemy 5. Niech się przecież mnożą. Albo co mi tam dychę weźmiemy. Stryk. No i tej szwajcarskiej też dychę. Dobra, to powinniśmy mieć 40 owieczek. No zobaczmy, jak te owieczki wyglądają.
Czarna jakaś taka. Biała ładniejsza, nie? Łowieczki. A zobaczmy z drugiej strony widoczek ze słoneczkiem. Beczonko, wszystkie tyłkiem do mnie będą stać. Co za dziadyngi. No piękne owieczki. Chciałem mieć owieczki, słuchajcie. Dobra, to jedziemy teraz im. Zobaczmy, jak teraz tą wodą wyglądają. A, 2,5 tysiąca litrów tylko. To trzeba będzie chyba pilnować tej wody. No to jedziemy zostawić beczkę. A trzeba podrzucić jakiś trawnik. Oj, z tym zakrętem to mi nie wyszło. No i to zaczyna wyglądać teraz jak gospodarstwo. Mamy tutaj owieczki. Mamy szklarnię, mamy park maszynowy. No i mamy jakiś domek. No dobra, to idziemy teraz po jedną belkę. Gdzie to tutaj? O, jest kostka trawa. Ja bym chciał, żeby mi to dało jedną sztukę. Podziękował. Zobaczymy, czy ta jedna sztuka to będzie wystarczająca dla tych moich łowieczek. No, przecież nie nabiło dobrze. No, słuchajcie, jakieś te kostki są pancerne, ja nie wiem. Albo te widły jakieś lewe. Spróbujmy tak wziąć. Ale heca. Dobra, to może chociaż z boku ją nabiję, żeby mi tutaj znowu nie wpadła do silosu. No dobra, nabijamy. Stryk. Przecież to jest naprawdę. Zobaczcie, w ogóle się nie wbijają. No nie mogę, to są przecież widły z podstawki. W końcu ledwo. Aj, ledwo, ledwo, ale się wbiło. Ok. Podjedziemy teraz i zostawimy tą kostkę. Zobaczymy, czy to będzie 6,5 tysiąca. Aaaa, dzień dobry. Trzeba odważnik jednak zabrać. Nie, tu chyba była woda. Tak, kostkę wsierbało. Trawa. Oj, tej trawy to one będą dużo, to mogę nawciskać. A tak czy inaczej, to chyba muszę wziąć odważnik. Czyli musimy ten odważnik oddać. Weźmy jeszcze ze trzy kostki. O, cztery.
Sadesik musi mi to nerwować. Oj, nie ciągnij tego. Arcydesik musi mi ten odważnik oddać, bo mnie po prostu podnoszą kostki do góry. A tak bym nie chciał. No dobrze. Jazda. Dobra, jedno mamy. Proszę, jak przyszło od razu do tej kostki. Nabijemy czy nie nabijemy? Kurwa, to jest nieprawdopodobne. To się powinno nabić przecież jak nic. Zobaczcie. Wszystkie widły mam w porządku. Teraz się nabiło. To ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, ja poza nagrywaniem dorzucę tym kuskom tutaj, kuską. Nie kuską, tylko owieczką tego sianka, żeby miało tego dużo. Okej. Tak się położyła, nie chce się ruszyć, no. Dobra, bo słuchajcie, ten odcinek będzie bardzo długi, może już wystarczy na teraz. No, dziękuję bardzo, słuchajcie, jeszcze rzut okiem na moje tutaj owieczki, no teraz to wygląda cudownie. Pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. Także zapraszam na kolejne spotkanie z farmingiem. Trzymajcie się, dużo zdrówka dla Was, cześć!